Dzień dobry, szanowni państwo. Pozwólcie proszę, że przekażę państwu najnowszy komunikat dotyczący sytuacji związanej z koronawirusem i nie tylko na terenie naszej gminy, na terenie gminy Myślibórz. Drodzy państwo, zgodnie z danymi, które otrzymujemy od stacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie powiatu myśliborskiego, mamy w tej chwili 128 aktywnych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Z tego na terenie gminy Myślibórz to już jest taka informacja bardziej nieoficjalna, gdyż te informacje, które spływają do nas z sanepidu, zatrzymują się na tym poziomie powiatu. Ale my ze swoich źródeł wskazujemy, że liczba aktywnych przypadków na terenie gminy Myślibórz wynosi według naszych danych 44 osoby. To sporo. Jeśli chodzi o nasze jednostki opiekuńczo-wychowawcze, jednostki szkolne, trudna sytuacja jest w tej chwili w przedszkolu numer 2 przy ulicy Spokojnej, gdzie pani dyrektor Małgorzata Antoszczyk po konsultacji z panią dyrektor Marzeną Smolarek ze stacji sanitarno-epidemiologicznej zmuszona była wyłączyć jeden segment przedszkolny ze względu na stwierdzone zakażenia. Wciąż jednak funkcjonują oba żłobki, wciąż funkcjonują pozostałe grupy przedszkolne w przedszkolu przy ulicy Spokojnej. Dobra sytuacja jest w przedszkolu numer 1 przy ulicy Lipowej, przy szkole podstawowej numer 3. Jak informuje mnie pani dyrektor Marzena Gerwatowska, jej placówka pracuje normalnie, zgodnie z planem. W tej chwili nie ma tam jakichś większych niepokojów. Niestety prywatne przedszkole prowadzone przy ulicy Armii Polskiej jest w tej chwili wyłączone z użytkowania do momentu, kiedy będzie mogło być przywrócone do pełnej aktywności w związku z potwierdzonymi zakażeniami w tamtej lokalizacji. Jestem w tej chwili w stałym kontakcie ze wszystkimi dyrektorami naszych jednostek opiekuńczych, wychowawczych, szkolnych. Jeśli chodzi o szkoły wiejskie, tam w sołectwach sytuacja wydaje się dobra, spokojna. Jeśli chodzi o szkołę podstawową w Nawrocku, tutaj pani dyrektor Dorota Wójcicka informuje o tym, że sytuacja jest dobra. Podobne informacje przekazują dyrektorzy szkół w Golenicach, dyrektor Andrzej Królikowski w Kieszkowie, dyrektor Piotr Duda, mówiąc, że szkoły pracują normalnie, zgodnie z trybem i harmonogramem. Oczywiście, jeśli mówimy o klasach 1-3, klasy 4-8 znajdują się już w trybie nauczania zdalnego. Jeśli chodzi o nasze miejskie szkoły, szkołę podstawową numer 2, szkoła podstawowa numer 3, jeśli idzie oczywiście o naukę stacjonarną w klasach 1-3, nauka ta jest kontynuowana. Część dzieci jest nieobecnych ze względu na okresowe przeziębienia, ale nauka, opieka odbywa się w sposób stacjonarny na miejscu w klasach. Co nie zmienia faktu, szanowni państwo, że nie wiemy, jak długo jeszcze to potrwa i wszyscy dyrektorzy pomału przygotowują się na przejście w pełne zdalne nauczanie we wszystkich poziomach klasowych. Drodzy państwo, wracając jeszcze do sytuacji epidemiologicznej na naszym terenie, dodatkowe informacje. Na terenie powiatu myśliborskiego mamy w tej chwili ponad 700 osób w kwarantannie, z czego na terenie naszego miasta, na terenie naszej gminy to jest ponad 200 osób. Mówię o tym dlatego, bo jeśli dodamy do tych liczb zwolnienia lekarskie z powodu grypy sezonowej, przeziębień czy jakichkolwiek innych infekcji, no to ukazuje nam się cały obraz sytuacji kadrowych w instytucjach samorządowych, naszych jednostkach podległych, czy też w instytucjach administracji państwowej. Nie lepiej jest w samym Urzędzie Miejskim, gdzie nasz skład jest w tej chwili mocno przerzedzony. Staramy się tak operować, aby przejmować sprawy prowadzone przez koleżanki, przez naszych kolegów, ale przy frekwencji w okolicach 40% całości załogi załatwianie niektórych spraw może ulec wydłużeniu. Dlatego też w imieniu wszystkich tych instytucji, nie tylko Urzędu Miejskiego, bardzo proszę państwa o zrozumienie i wyrozumiałość, jeśli chodzi o te zagadnienia.
Drodzy Państwo, rzucamy w tej chwili wszystkie nasze siły na walkę i przeciwdziałanie skutkom COVID-19. Jeszcze kilka tygodni temu mieliśmy różne jesienne plany dotyczące przedsięwzięć, pewnych uroczystości, które zmieniały swoją koncepcję organizacyjną, miały być relacjonowane przez internet, ale w obecnej sytuacji zmuszeni jesteśmy podjąć decyzję o rezygnacji z tych przedsięwzięć i przekierować zaoszczędzone w ten sposób pieniądze na zakup dodatkowego sprzętu ochronnego, w tym między innymi niezbędnych kolejnych ozonatorów do żłobków, przedszkoli, szkół, jeśli nauka stacjonarna będzie się utrzymywać. Drodzy Państwo, pragnę zwrócić się przede wszystkim do naszych seniorów w tym miejscu. Na zakończenie tej relacji tradycyjnie pojawi się tablica z podstawowymi telefonami kierunkowymi, pod którymi będziecie mogli Państwo uzyskać odpowiednią pomoc w każdym możliwym zakresie. Działa nasz sztab kryzysowy, działają pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej, wolontariusze, harcerze, strażnicy ochotnicy z naszych jednostek OSP. Proszę nie wahać się korzystać z tej pomocy. Drodzy Państwo, myśliborzanki, myśliborzanie, ostatnie dni obrazy, które obserwujemy w naszym mieście i w całym kraju powodują, że chcę powiedzieć jeszcze jedno słowo. Chcę powiedzieć, że słowo kompromis właśnie nabrało nowego wymiaru, nowego znaczenia, nowej wartości. Okazało się, jak słowo kompromis, jak to słowo jest ważne w kontekście wspólnego życia we wszystkich płaszczyznach codzienności, w przyjaźni, w małżeństwie, w rodzinie, w gminnej wspólnocie, czy też w całym polskim społeczeństwie. Dziś obserwujemy, dziś widzimy, co dzieje się, kiedy ten kompromis się narusza. Odrzucenie tegoż kompromisu, wieloletniego kompromisu, na którego newralgiczność i delikatność wskazywali przywódcy, wskazywały autorytety ze wszystkich stron sporów politycznych, wywołało gniew i bunt za tym gniewem idący. Chcę powiedzieć, że nie mam najmniejszych wątpliwości, że świat kobiet jest znacznie bardziej skomplikowany, jest znacznie trudniejszy niż świat mężczyzn. Żaden mężczyzna, choćby nawet nie wiem, jak był wspaniałym i kochającym ojcem, a mówię to jako facet, który jest tatą dla dwójki dziewczyn, żaden mężczyzna jednak nie jest w stanie zrozumieć w pełni, czy też wniknąć w świat odczuć, świadomości i tajemnicy macierzyństwa kobiety. Ze wszystkimi blaskami i cieniami tego macierzyństwa, z naciskiem na cienie macierzyństwa. Dlatego też jest dla mnie oczywiste, żeby wyrazić moją solidarność ze wszystkimi polskimi kobietami, ze wszystkimi myśliborzankami, ze wszystkimi polskimi dziewczynami, które w tych dniach podejmują dramatyczną decyzję o wyjściu na ulicę. Bo za każdym razem, kiedy decydujemy się, żeby wyjść na ulicę, świadczy to o dramatycznej sytuacji. Dziewczyny, jesteśmy z wami całym sercem, ale wysłuchajcie proszę tylko jednej mojej prośby. Pilnujcie proszę, by nie dołączali do was ci, którzy nie do końca mają świadomość waszych postulatów albo kompletnie jej nie mają. Nie mają świadomości waszych racji, nie mają świadomości tego, o co walczycie, a dla których wasz bunt może być niczym więcej, jak tylko kolejną okazją do wywołania jakiejś prowokacji. Pilnujcie proszę, aby nikomu, kto idzie z wami lub kto znalazł się na drodze waszego protestu, nie stała się żadna krzywda. To moja jedyna prośba, za spełnienie której z góry dziękuję. Raz jeszcze chcę powiedzieć, jesteśmy z wami. Wszystkim życzę zdrowia.